pan żadnych związków. Nie, no, oczywiście. Drugie moje pytanie to jest to takie o pana, prawda, początki kariery. Czy było od urodzenia cudownym dzieckiem fortepianu? Czy pan pamięta ten moment, kiedy pan usiadł za fortepianem? To tradycja rodzinna? Nie, nie ma żadnej tradycji rodzinnej w muzyce. Moja babcia była matematyczką na właśnie szkole. Nikt nie grał na żadnym instrumencie w rodzinie, więc to się zaczęło jakby ode mnie. I po prostu zacząłem grać na fortepianie, bo byłem bardzo aktywnym dzieckiem i miałem dużo energii, a fortepian to był chyba w sumie jedyny sposób i w dalszym ciągu jest jedynym sposobem, żebym tę energię w coś włożył i na końcu dnia, żebym miał trochę mniej tej energii. Więc zawsze w dalszym ciągu, jak wieczorem mam za dużo energii, to mama zawsze mówi, nie ci czujesz wystarczająco dzisiaj, bo mam za dużo jej. No właśnie, jest pan tak bardzo zdolny, to jak dużo musi pan ćwiczyć? To naprawdę zależy. Staram się, jak podróżuję, jak najmniej ćwiczyć, bo mieszkam w Calgary, znam to miasto bardzo dobrze, mieszkam tam od urodzenia, a jak podróżuję, to jednak chcę zobaczyć świat, chcę wyjść, nie chcę być w jakiejś ćwiczeniówce, czy przy jakimś fortepianie, w jakimś pokoju bez okna, tylko chcę naprawdę pójść na spacer, zobaczyć coś, coś się dowiedzieć, bo to jednak ma duży wpływ właśnie na tym, jak się gra. Jak się gra na koncercie, jak się gra ogólnie i to jest najważniejsze. A interesuje już pana ten świat jeszcze, czy już wszystkie bardzo. Zaczynają być takie same? Nie, wcale. Wszystko jest w dalszym ciągu bardzo ciekawe dla mnie i bardzo się cieszę na przykład, że grałem w Poznaniu w piątek chyba i w przyszły czwartek grałem w Tokio. To bardzo, bardzo się cieszę z tego, że mogę właśnie zwiedzać cały świat i że lubię też podróżować, mam szczęście, bo jednak jak się jest muzykiem, to się dużo podróżuje. Jeśli się nie lubi podróże, to jest trudno. A ja lubię, więc mi wszystko super wychodzi.